Witam na kolejnym naszym spotkaniu z Ewangelią Mateusza. Powoli, krok po kroku zgłębiamy bogactwo, orędzie, przesłanie tej Ewangelii. I jak każda Ewangelia, wiadomo, żeby odczytać całe bogate przesłanie, dokonać aktualizacji, to trzeba coś o Ewangelii wiedzieć, trzeba również uczestniczyć w pewnej dyskusji na temat Ewangelii Jezusa Chrystusa, na temat tych czterech wersji Ewangelii. Może warto, żebyśmy chociaż dla informacji, już sama informacja jest nośnikiem dla nas pewnych ważnych spraw, że mamy takie obszerne dzieło pod redakcją już świętej pamięci księdza Józefa Kudasiewicza, wielkiego znawcy Ewangelii synoptycznych, a więc także i Ewangelii Mateusza, i księdza Henryka Witczyka, który jest przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Tytuł tego opracowania obszernego jest Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji. Gdybyśmy zaglądnęli do spisu treści tej obszernej pracy, no to byśmy widzieli, jak szeroko są potraktowane problemy wokół Ewangelii, czy problemy związane z Ewangeliami. Najpierw głos jest oddany księdzu Józefowi Kudasiewiczowi i chociażby Jezus historii, a Chrystus wiary. Krytyka mitologizacji Jezusa historycznego. Droga dojścia do słów i czynów Jezusa. Potem mamy opowieści ewangelistów według Zenona Kosidowskiego. Mamy ustosunkowanie się do tych opracowań, które cechuje pewien sceptycyzm historyczny i z którymi zapewne podjąłby polemikę też papież Benedykt XVI w tym swoim dziele, zresztą to też czyni Jezus z Nazaretu, trzy tomy, wiadomo. Potem tu mamy czy sprawa cudów, czy sprawa wydarzeń paschalnych i tak dalej. No, ogromna praca i dlatego też proszę się nie dziwić, że czasami jesteśmy tutaj tymi, którzy muszą wziąć pod uwagę te różne problemy, dyskusje, w których rodzi się nasza jeszcze większa miłość do Ewangelii, do orędzia. My w naszej lekturze chcemy jeszcze, chociaż może by się wydawało, że można by już zakończyć naszą refleksję o ewangelicznych błogosławieństwach, to jednak będzie tak chyba to dobre, żeby zapytać o to, jaki jest Bóg błogosławieństw. Bo wiadomo, są tacy, którzy czytają Ewangelię, którzy czytają, mówiąc szerzej, Księgi Pisma Świętego i nie zawsze szukają w nich tego, czego powinni szukać. My nie będziemy szukać kronikarskiego zapisu historycznego czy biograficznego Jezusa, ale wiadomo, że Bóg się objawia. Jezus zresztą przyszedł na ziemię, żeby objawić Ojca. Piękny jest ten ostatni werset prologu Ewangelii Jana. Boga nikt nigdy nie widział, jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, przyszedł o Nim opowiedzieć, przyszedł o Nim pouczyć. Tam mamy egzegezato, przyszedł Go wyjaśnić. I dlatego przyszedł Go objawić. I dlatego warto zapytać o Boga błogosławieństw. To bardzo ważne. Gdy chodzi o błogosławieństwa, musimy przede wszystkim uważnie słuchać tego, co mówią o samym Bogu. Zwykle martwimy się, co mamy robić. Tymczasem powinniśmy najpierw patrzeć na Boga, którego objawia nam Jezus w obietnicach będących podstawą każdego błogosławieństwa. Daje w nich wspaniałą naukę o Bogu, o Jego stosunku do ludzi.
Jezus może nazwać nas błogosławionymi, szczęśliwymi tylko dlatego, że obietnice są prawdziwe. Stajemy się zdolni do zachowania, jakiego się od nas żąda, tylko dzięki Bogu i Jego działaniu. Do nich należy Królestwo Niebieskie. Żyjemy pod królewskim panowaniem Boga. On sam, wszechmocny Stwórca nieba i ziemi, jest naszym dobrym Królem i Panem, który troszczy się o nas i żyje dla nas. Nadchodzi czas, w którym Jego panowanie w pełni się objawia. Czas, w którym nie modlimy się już o przyjście Jego Królestwa, ponieważ ono już nadeszło. Czas, w którym wszyscy inni panowie siły i moce znikają, w którym sam Bóg rządzi i kieruje światem. Wtedy będziemy należeć do Niego, a On będzie nasz. Wtedy znajdziemy się ostatecznie pod Jego panowaniem. Będą pocieszeni. Kto nas pocieszy? Bóg nas pocieszy. Otrze z naszych oczu wszelką łzę. Wtedy wszystko się powiedzie, ponieważ będziemy przy Nim. Przy Nim wszystko się udaje. Czasy obecne, mówimy, dolina łez, cierpień i niepowodzeń, upadku i schyłku. Czasy, w których nic nie jest zakończone i w których wszystko ma swój koniec. W których wszystkim nam pisana jest śmierć. Nie są ostateczne. Boleśnie doświadczamy rzeczywistości w sposób bardzo realny, aż czasami do rozpaczy. I nic nie zmienia się na tej ziemi, ale zostanie przemienione przez Boga Pocieszyciela. Posiądą ziemię. Znowu, nie kto inny, ale Bóg da nam w dziedzictwo ziemię. Ojciec zawsze myśli o naszej przestrzeni życiowej, szerokiej i cudownej. Aktualna walka o byt, o pozycję, o imię, o posiadanie i prestiż nie ustala żadnego ostatecznego porządku. Kto obecnie wynosi się i uciska innych, nie ostoi się wobec Boga. Porządek zostanie odwrócony. Prawdziwa przestrzeń życiowa nie jest wynikiem wydarcia jej bliźniemu, lecz darem Boga Ojca dla swoich dzieci. Będą nasyceni. Bóg nas nasyci. Zaprosi nas do swego stołu, a komunia z Nim da nam pełnię szczęścia. On nas obdarzy pełnią życia i nie będziemy już niczego potrzebować. Nie będziemy odczuwać głodu ni pragnienia. Miłosierdzia dostąpią. Bóg będzie dla nas miłosierny. On jest bogaty w dobroć i miłosierdzie. Niczego nam nie wypomina i nie chowa do nas urazy. Przebacza i daruje nasze winy. Nie powinny nas przygnębiać nasze winy, nasze braki, grzechy i nasza nędza. Bóg jest miłosierny dla miłosiernych. Boga oglądać będą. Bóg sprawi, że będziemy Go mogli zobaczyć. To oglądanie oznacza udział w wielkości i pięknie, w pełni i szczęściu Boga. Czas ciemności, w którym obecnie żyjemy i który nas przygniata, czas nieobecności i ukrycia się Boga, czas nocy wiary przeminie. Bóg objawi się w pełni swojej chwały i majestatu. I zobaczą Go ci, którym pozwoli się widzieć. Będą nazwani synami Bożymi.
Bóg nazwie nas swoimi synami i córkami. Uzna nas za swoje dzieci. Przyjmie nas do swojej rodziny. Pozwoli nam uczestniczyć, na ile jest to możliwe dla człowieka, dla stworzenia w komunii, w której żyje ze swym Synem i Duchem Świętym. Jesteśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zostaliśmy wprowadzeni w moc i życie Trójjedynego Boga. Pozostajemy jednak dziećmi Bożymi na wygnaniu. Wygnanie skończy się i będziemy przebywać na zawsze w domu Ojca. Do nich należy Królestwo Niebieskie. Bóg ze swą królewską mocą będzie naszym Bogiem. Doświadczymy szczęścia i radości płynącej z Jego obecności i panowania. Obietnica z pierwszego błogosławieństwa powtarza się w ostatnim. Chodzi w niej o udział w królewskim panowaniu Boga. Pozostałe sześć błogosławieństw mówi o sposobie, w jaki królestwo, które jest centralnym motywem orędzia Jezusa, wpływa na ludzi. Przynależność do królestwa przyrzeczono właśnie tym, którzy są prześladowani, boleśnie doświadczają ucisku ze strony sił przeciwnych Bogu. On jest po stronie tych, którzy w Nim pokładają nadzieję. Na końcu On zatriumfuje i w sposób widzialny obejmie wszelką władzę. Orędzie Jezusa w swej najgłębszej istocie jest nauką o Bogu, naszym Ojcu, który w komunii z sobą udziela błogosławieństwa. Orędzie to słyszymy jedynie w duchu wiary. Jezus głosi nam Ojca, lecz nie sprawia, że możemy Go widzieć i doświadczać. W swym działaniu natomiast pozwala nam poznać dobroć i wierność Ojca, a sposobem życia pokazuje, że znajduje w Nim błogosławioną radość i pełną ufność. Nauka Jezusa, przekazana nam w Ewangeliach, także w Ewangelii Mateusza, wskazuje na cel, do którego możemy już teraz zbliżyć się, pełni radości. Musimy coraz bardziej identyfikować się z dobrą nowiną Boga napełniającą błogosławieństwem, szczęściem i postępować według niej. Ostatnie błogosławieństwo dotyczy tych, którzy są prześladowani dla sprawiedliwości. Błogosławieństwo to Jezus powtarza dwa razy, kierując je bezpośrednio do uczniów, którzy są najbliżej Niego, do słuchającego Go tłumu. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 11 werset 5 rozdziału. Jezus, jak przypominamy sobie, od początku zapowiada, że jeśli słuchacze dochowają Mu wierności, jeśli będą szukać sprawiedliwości, dostosowując swe postępowanie do Jego nauki, napotkają opór ze strony otoczenia. Jak powinni się wtedy zachować? Każdemu człowiekowi zależy na zrozumieniu i uznaniu. Czy uczniowie powinni dostosować się do otoczenia, by zyskać jego akceptację? Wielokrotnie współcześni uczniowie, my, uczniowie Jezusa, jesteśmy kuszeni właśnie do tego, żeby się dostosować, żeby pójść na kompromis. A może powinniśmy ograniczyć się do pewnego kręgu osób wyznających te same idee, by uniknąć wszelkich konfliktów? Jezus powierza uczniom, a także wszystkim chrześcijanom, ciągle kuszonym,
by wyrzec się własnej tożsamości i dostosować się do otoczenia, zadanie bycia solą ziemi i światłem świata. I w ten sposób dochodzimy do kolejnego, powiedziałbym, pięknego fragmentu kazania na górze. Posłuchajmy. Chodzi o fragment od wersetu 13, 5 rozdziału do wersetu 16. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Ten przeczytany fragment zajmuje się misją uczniów w świecie. Jest ten fragment bardzo oryginalny. Jest powszechnie uznane, że początek tego wersetu, wy jesteście solą ziemi, i początek 14 wersetu, wy jesteście światłem świata, i werset 16, tak niech świeci wasze światło, nie mające paraleli w innych Ewangeliach, pochodzą z materiału własnego Mateusza. Logia o soli i o lampie znajdują się również u Marka i u Łukasza. Lecz w tych Ewangeliach te małe przypowieści, bo tak możemy je nazwać, wpisują się w kontekst odmienny i wypełniają inną funkcję niż w kazaniu na górze. W 5 rozdziale Ewangelii Mateusza obrazy soli i lampy ilustrują naturę bycia uczniem. Nawet jeśli ewangelista zastosował tradycyjne powiedzenia, zrobił oryginalne dzieło, grupując je i kompletując, przedstawiając je jako ciąg dalszy błogosławieństw i przede wszystkim zamykając je w paranetycznym zastosowaniu, które nadaje temu unikalną interpretację, a to zastosowanie odnajdujemy w wersecie 16. Zwyczajnie przyłącza się tę perykopę do ostatniego błogosławieństwa, również napisanego w drugiej osobie. Tekst adresowany jest więc bardziej bezpośrednio do uczniów Jezusa, do tych, którzy ewentualnie będą prześladowani z powodu ich zaangażowania względem Jego osoby. Powiedziawszy członkom swojej wspólnoty, w jaki sposób należą do królestwa, błogosławieństwa, ewangelista Mateusz teraz mówi im o ich roli w świecie, bycie solą ziemi i bycie światłem świata. Przyglądnijmy się tym wersetom. Najpierw werset 13. Są liczne debaty nad sensem metafory o soli i nad sensem przypowieści o soli, która traci smak. W antycznym środowisku żydowskim sól wypełniała różne funkcje. Główne zaś były następujące. Nadać smaku pokarmom. Tak na przykład odnajdujemy wskazaną taką funkcję w Księdze Hioba w rozdziale 6. Konserwować pokarm. Ułatwić spalanie.
Sól była również wysypywana na rytualne ofiary, o czym można przeczytać i w Księdze Kapłańskiej, i w Księdze Ezechiela. I niekiedy nawet używana w anatemach przeciw podbitym miastom, tak w Księdze Sędziów. Nigdy obraz soli nie był przyporządkowywany ludowi Izraela. Metafora, która nie jest wyjaśniona, jak jest to w przypadku Mateusza 5,13, musi być natychmiast zrozumiała, ponieważ przyprawianie pokarmów jest najczęstszym zastosowaniem soli. Należy tutaj uważać to znaczenie za najbardziej prawdopodobne. Tak zresztą wydaje się jest w Ewangelii Marka i Łukasza, którzy to ewangeliści w sposób oczywisty odsyłają do przyprawiania pokarmów. Ponieważ sól jest konieczna i niezastąpiona w codziennych pokarmach, w epoce starożytnej szczególnie, a więc uczniowie mają w świecie unikalną i konieczną rolę. Wyrażenie sól ziemi przywiodło kilku autorów do interpretacji metafory soli w stosunku do użycia soli jako nawóz u starożytnych. Mimo że w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale wydaje się on czynić aluzję do takiego zastosowania, jednak nie jest ono potwierdzone w Palestynie. Zresztą termin ziemia u Mateusza w tym 13 wersecie nie oznacza ziemi jako gruntu, lecz jest synonimem terminu świat, używanego w metaforze paralelnej. Znaczenie jest więc oczywiste. Uczniowie są dla świata, to znaczy dla całej ludzkości, tym, czym od zawsze sól jest dla pokarmów. Są oni źródłem smaku. Dzisiaj powiedzielibyśmy źródłem sensu. Porównując sentencję Mateusza z sentencją Marka z 9 rozdziału i z podobnymi tekstami w pismach rabinackich, ktoś konkluduje, że uczniowie będą solą ludzkości, jeśli będą prawdziwymi mędrcami. Interpretacja ta była bardzo rozpowszechniona u ojców Kościoła, o czym świadczą pisma Orygenesa czy Cyryla Aleksandryjskiego. Mała przypowieść o soli tracącej smak wzbudziła u egzegetów, u badaczy pytania. Zasygnalizowano, że według nauczania rabinackiego jest chemicznie niemożliwym, aby sól straciła smak. Znaczenie byłoby, taka sól traci swoją tożsamość, jest już niczym. Stąd czymże posolić? Nie ją posolić. Inni autorzy mówią o możliwości z epoki złej soli domowej, czy to z powodu nieczystości, czy też z powodu błędów w procesie odparowywania, dlatego też sól jest wyrzucona. Co by to nie było, to sens przypowieści dotyczącej uczniów jest oczywisty. Uczniowie, którzy nie wypełniają zadania solenia ludzkiej ziemi, promieniując swymi uczynkami, nie są naprawdę uczniami. Są jedynie dobrzy na to, by ich wyrzucić na zewnątrz, aby byli podeptani przez ludzi. Czas upływa, tutaj zakończymy i wiadomo, że na kolejnym spotkaniu pochylimy się nad wersetami 14, 15, 16, żeby je przybliżyć, a potem, żeby ten piękny tekst „Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata” odnieść także do siebie. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie.